Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Razem ze mną jest pani dr Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, właścicielka firmy Lady Dieta, dietetyk kliniczny, autorka blogu ladydieta.pl, autorka książek i wykładowca akademicki. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, 2 miliony Polaków żyje w skrajnej nędzy. Proszę Państwa, przy tym wyrzuca się 5 milionów ton żywności. Za 60% tej liczby marnowanej żywności odpowiadają konsumenci. To czyste pieniądze, bo czteroosobowa rodzina wraz z jedzeniem wyrzuca do kosza około 3000 zł rocznie, a wyrzuca się głównie pieczywo, wędliny, owoce. Co jest głównym powodem marnowania jedzenia? W pani opinii, pani doktor? Ja powiem najpierw tak, jest mi bardzo przykro, że te statystyki są takie i nadal są tak wysokie, a w tych statystykach Polska wypada niechlubnie gdzieś w górnych, zajmując górne miejsca. To jest strasznie smutne, tym bardziej, że my tak naprawdę Polacy jesteśmy gdzieś od pokoleń uczeni oszczędzania tej żywności. Nie mieliśmy jej jeszcze jakiś czas temu tak ogólnie dostępnej, więc dla mnie jest to po prostu jakaś porażka nasza narodowa, że akurat żywność, mając taką ilość rolników, nadal wyrzucamy i nadal ją marnujemy. Pyta pani, co jest powodem? Myślę, że zły sposób przechowywania, przede wszystkim zły sposób planowania zakupów. I potem zły sposób planowania tak naprawdę żywienia i zły sposób jej przechowywania. Mam na myśli tak już żywność o określonym terminie przydatności do spożycia, czy chociażby owoce czy warzywa, które no szybko podlegają tego zepsuciu i tego procesu nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Źle gospodarujemy. Nie wiem, czy jest to kwestia złego naszego zorganizowania, czy jest to kwestia w tej chwili takiego zabiegania i takiej ogólnej dysharmonii, nerwowości w tym naszym życiu. Nie wiem, na pewno jest to coś, co musimy korygować. Im więcej będziemy o tym mówić, tym szybciej skorygujemy ten problem. A jak z głową kupować i konsumować żywność? Kupować? Myślę, że najpierw robimy listę zakupów. Przede wszystkim nigdy nie ruszamy na zakupy bez przygotowanej uprzednio listy zakupów, którą skonfrontujemy z zasobami, którymi dysponujemy, czyli otwieramy lodówkę, planujemy gdzieś tam temat żywienia na najbliższe dni i dopiero wtedy decydujemy o tym, co kupujemy. Weryfikujemy to, co mamy. Jeśli mamy odpowiednią ilość warzyw, nie dokupujemy kolejnych porcji, nie wiem, rosołowych czy chociażby marchewki, bo wiadomo, że ona nam się zepsuje, nie przejemy więcej. Zapisujemy. Jeśli nie na kartkach, bo kartki są niemodne, kartki się gubią, kartki wypadają z kieszeni, kartki zostają w niewłaściwej torbie albo w aucie, to proponuję sięgać po aplikacje telefoniczne, tudzież po zwykłego SMS-a, którego możemy sobie zapisać, czy gdzieś notatkę stworzyć w telefonie. W zasadzie bez telefonu w tej chwili się już nie poruszamy. Więc planujemy, po prostu planujemy i potem, bo tak, mamy lodówki, rozmawiałyśmy wcześniej, że te lodówki mają zbyt głębokie półki, prawda? Ale ustawiajmy po zakupach w lodówce rzeczy według kolejności i terminu przydatności do spożycia. Mamy drukowane informacje zawsze na opakowaniu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te z ostatnich zakupów wpychać głębiej, a te z tych zakupów, które teraz robimy, po prostu niech zostają nam, te wcześniejsze przesuwamy po prostu na tą zewnętrzną stronę, tak? No, normalny sposób przesuwania w lodówce produktów. I tylko w ten sposób unikniemy tego marnowania, inaczej się nie da. Tym bardziej, że coraz częściej ze względu na oszczędności czasowe robimy zakupy na przykład raz albo dwa razy w tygodniu. To jest też coś, co nam zostało troszeczkę po covidowego. To ma swoje walory, natomiast niestety, jeśli nie sprawdzimy, co mamy, no to jeszcze szybciej będzie nam się ta żywność przeterminowywała. Kolejny temat to ten. Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, której celem jest prawne zobligowanie prywatnych i publicznych sprzedawców żywności do zapewnienia wegańskiej alternatywy. Słowem, na każdej stołówce, czy też w restauracji, czy też w szkolnym bufecie mają być wegańskie posiłki, przynajmniej ten wybór. Czy biorąc pod uwagę, że 10% Polaków jest wegetarianami, a 6% weganami, to wymuszenie wegańskiej alternatywy na restauratorach jest ekonomiczne nadal i niepowiązane z marnowaniem jedzenia? Powiem może w ten sposób. Restauratorzy zawsze sami decydują o tym, jakie to menu będzie, tak? Niemniej jednak w momencie, kiedy mamy taki procent konsumentów, to mnie się wydaje, że to nie jest nawet tak, że trzeba narzucać ten aspekt. Ten aspekt narzuca się samodzielnie.
Bo zwykle w ofercie restauracyjnej jest jakiś produkt, jest jakieś danie, które spełnia wymogi diety, czy wegetariańskiej, czy wegańskiej. Więc myślę, że to się stanie w jakiś sposób naturalny. Narobiono dużo szumu, ponieważ u nas no, tak jakoś jest, że wszelkie mniejszości chcą tak bardzo krzyczeć o swoje prawa. Ale wydaje mi się, że to jest sztuczny problem. Bo tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się karcie menu, to w każdej karcie mamy jakieś produkty pochodzenia roślinnego, niekoniecznie wysoko przetworzone. I ten konsument będący na diecie czy wegańskiej, czy wegetariańskiej znajdzie coś dla siebie. Z drugiej strony, jeżeli faktycznie natrafiają konsumenci będący na tego typu dietach na taki wielki problem ze swoim menu, no to powiedzmy restauratorowi, żeby musiał przygotować, nie wiem, jedno czy dwa niekłopotliwe dania. Niekłopotliwe, bo zauważmy, że jeżeli restaurator będzie przygotowywał się do takiego menu, a konsument z tego typu wymaganiami nie dotrze do tej restauracji, to tak jak rozmawiałyśmy, te produkty będą się marnowały. Aczkolwiek myślący restaurator tak to zaplanuje, żeby można było przygotować danie wegańskie z produktów, które normalnie można przygotować również dla tradycyjnego konsumenta. I będzie to na pewno jakaś trudność do pokonania, ale realna. Mam nadzieję, że coś takiego nie przyczyni się do marnowania żywności i restaurator w porę przesunie sobie te zasoby surowcowe z części wegetariańsko-wegańskiej na tradycyjnego konsumenta. No, poruszamy się w sferze produktów typu owoce i warzywa, no bo to tutaj głównie weganie, tak? Więc te produkty mogą wylądować na talerzu u tradycyjnego konsumenta bez najmniejszego problemu. Myślę, że o ile bez problemu dostaniemy wegańskie posiłki, wegetariańskie w dużych miastach, w restauracjach, to może i w mniejszych jeszcze, ale jeszcze w mniejszych może już być problem i stąd możliwy ten pomysł. Tak, tylko że proporcja osób będących na dietach wegańskich czy wegetariańskich również rozkłada się tak, że największa ilość tych konsumentów znajduje się w dużych miastach. W małych miastach jest tych konsumentów zdecydowanie mniej. Poza tym ja z mojego pola, że tak powiem, jak obserwuję w gabinecie chociażby pacjentów, te osoby zwykle przygotowują sobie dania jednak same i wcale nie są zwolennikami dań restauracyjnych. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że te dania restauracyjne będą odpowiednio droższe. Więc jakby tutaj znowu mamy czynnik ekonomiczny, który sam się weryfikuje. A skoro już tak napomknęłam o tych mniejszych miejscowościach, to jeśli na przykład wciąż jest tam mniej restauracji niż w dużych, które proponują wegańskie posiłki, to jakie danie roślinne na start doradziłaby pani restauratorom w mniejszych miastach? Przyznam szczerze, że znowu, żeby nie iść w aspekt marnowania żywności, poleciłabym wszelkiego rodzaju pieczone warzywa z dipami roślinnymi, tak? Pieczonego bakłażana, pieczoną dynię, pieczonego patisona, pieczone bataty fantastycznie się zachowują, pieczone buraki czerwone. No i są to surowce, które możemy w każdej chwili przesunąć w aspekt diety typowej, konwencjonalnej, unikając marnowania, tak? Pieczone warzywa są fantastyczne, restauracje są wyposażone w piece konwekcyjno-parowe, które super pieką warzywa w słupkach chociażby, nie jesteśmy w stanie upiec ich tak w domu. To jest ten unikalny walor, że pieczone w restauracji smakują zupełnie inaczej niż te nasze domowe, bo nasze piekarniki wysuszają i przypiekają nadmiernie. Więc myślę, że tego typu poczekaj świetnie się sprawdzi, dipy dowolne warzywne do tego i fajna przekąska. A czy wegańskie przepisy spotykają się z takim samym, a może lepszym, czy mniejszym zainteresowaniem na pani stronie ladydieta.pl jak dania mięsne? Ja odnoszę wrażenie, że jednak może tak, dania mięsne, a wegańskie to mamy różne rzeczy, bo wegetariańskich dań zdecydowanie na moim blogu więcej, wegańskich będzie mniej, więc siłą rzeczy jakby konsument inny będzie zaglądał. Myślę, że konsumenci wegańscy zaglądają zdecydowanie bardziej na blogi wegan, naturalnych wegan i wtedy tam znajdą i specyficzne surowce jak łafaby i specyficzne surowce, które wykorzystują blogerzy wegańscy. Ja aż tak bardzo zaawansowana nie jestem. Sama staram się bardziej trzymać dietę semi-wegetariańską w kierunku ewentualnie wegetariańskiej, ale jednak białe mięso i ryby w moim domu jak najbardziej się pojawiają. Więc o ile wegetariańskich potraw na blogu moim
Państwo uświadczycie całkiem sporo, o tyle afgańskich jest po prostu mniej, więc nawet nie śmiem mówić o tych statystykach. Nie ja jestem jakby docelowym miejscem dla wegan do zdobywania gdzieś tam wiedzy kulinarnej. Są profesjonaliści w tej materii. Ja nie śmiem tam uderzać jeszcze. Dziękuję bardzo pani doktor za ten komentarz. Pani doktor Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, właścicielka firmy Lady Dieta, była gościem Gazety Finansowej. Dziękuję państwu za uwagę, ale jeszcze tylko dodam, że sięgnęłam po dane Instytutu Ochrony Środowiska, czyli współpracy Państwowego Instytutu Badawczego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podczas naszej rozmowy. I jeszcze po jeden raport, jak odżywiają się Polacy, Kukua Healthy Food 2021. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa.